O kurwa. Dawaj! A chciałem mu pomóc. Plus 200 do obciążenia. Poka traktor. Poka sowę. A już jeden zatankowany. Ale się ciągnie. Jak myłem niedawno. No, widać. Trochę błota, ale to nic. Ta, ciągnik pracuje. Tu się robi, tu się zapierdala. Kaj, ty masz pudełko? Zależy, po dobra, raz jak chodzisz. Dobra, widzę. Tutaj dwie śruby, dwie nakrętki, dwie pokładki. Dobra, wszystko ma. Kurwa, ci powiem, jak tego piasku się nazbiera już, nie? O, to jest, później ciężko idzie. Jedną chcesz tylko, nie? Tu. Co? Śrubę, podkładkę i tak, ten. Jedną, no. Dwie podkładki czy jedną? Jedną. Jedną, bo z tej strony. Weź zobacz firmę tych wałów. No ten, to od nas. Agra Factory. Ta. To musi zrobić, to musi... To samemu zawsze nie, trzeba coś. Nie, tutaj się mówi, że to musi być zrobione po Bogusiowemu. Nie, panie Boguś? Tak. To musi być po Bogusiowemu. Jo. No ale tak, to jest osób dalszych bliskich. No. Ale czyli rowek, osób i oś. Nie było. Co? Kto znalazł pierścień od koła od szczepy? Ja nie wiem. To nie Pytusia, ciekawe gdzie. I otrzymuje. Już skręcone? Co? Skręcone? Już skręcone. Tu zrobię, tu zrobię. Tamte się nie poluzowały. Tamte się nie luzowały. I tamte się tak. Znaczy ciasne, to też jest zrobienie. Mhm. Tak podcinają rowek. Na osi, widzisz, tego głęboko. Aha. I teraz osi jest w tym miejscu, i tak tak do środku, i tak. To jest bez sensu. No. Na gładzi, pod jedną śrubą, tylko otworek nawiercony i one... No i wtedy przejdą, nigdy tak się nie ma sprawy odkręcić. Nie. I przesunąć. Tu wiesz, ta boka się ładnie przykłada. To musi być nowy, nie? No. Tu tylko popatrzysz sobie, aha, tą trzeba być, tą trzeba być. A tam jak założysz nowe, gdzie to trzyma dłużej. Drugą, 19, to... Ty włożyłeś, Molek? Co? Gdzie ty drugą? Nie, tu jest, po prawej. A tu jest, dobra. Pudełka. Nie, no bo tu musi. Dobra, to chodźcie. Chodź, Paniusz. No co, mówisz, że każdy nie pije, to kurde flaszka jaka. A ty mówiłeś, że alkohol tylko. Dobra, wiem gdzie. Jest flacha. Jest flacha. Może będzie stała stała. Od zimy. Giermokszyn. Zabroniłem mi nawet na nią patrzeć. Taka flacha. To jest limited edition. Tak, limitowana edycja. No. Sabe, sito. Dobra, wiem gdzie. Elo. Nie jechać na polu. Myślisz się? Tak. Tam jest dużo miejsca ogólnie. Wiem właśnie, to jest zajebiste. Dobra, wszystko my wymienili, wymienili, zakręcili, zakręcili. Ty twa czapka? Ta. Co ona tu robi? Zimno było rano, daj sobie ją gdzieś wsadzić trzeba. No dobra. Zobaczcie kogo świeci. O chuja. Nie widzisz? Nie. Widzę, świeci. Pa. Prawie
zasadzie mogę się przywitać, także cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec. I tą samą śpiewkę mam tu zawsze, to kolejny vlog. Ze mną oczywiście Brączek. Dobry dzień. Dzisiaj będzie pojeżdżać. Ogólnie znajdujemy się w Mokrzynie i sobie ruszamy na pole. Przed nami jakieś 6 hektarów. 6 hektarów. Tam jest 6, czy 8. Na tym polu co musimy teraz jechać, jest 6 hektarów do zrobienia. Jest 6 hektarów na razie do zrobienia. Będziemy sobie kultywatorować. I później akcja siewy, my będziemy prawdopodobnie sobie bałować. Pan Boguś, jak widzicie, bały już przygotował sobie, także jedzie. Piotek już wyjechał z samego rana. Z opryskiwaczem pojechał pryskać. O kurwa, tu ten wyjazdek to jest masakra. Z tej strony to jeszcze, ale gorzej z tej. Jak tu nic nie widać z prawej strony. To jest światło, jeszcze bardziej nie może trochę wyjechać powoli. To będę widział spokojnie. O skurwesyn, pod takiego tira wyjechać to... Poszli! Chmura dymu, sadepi. To sami tak jest, choć kurwa nie chce biegać. Ja mi też wtedy, jak do tego zetora wsiadłem. Kurwa, się przestraszyłem, że szyba jebła to paty. Jak tu wygodnie, ty. Ta napas tu chuj, nie? No. Najgorsze jest to, że ten kulter wystaje. No trochę jo, bo... Po pół metra może wystawać nawet. O, tu im trochę zjechać może. Ogólnie na pole nie mamy daleko. 5 minut drogi to. 5 minut drogi, zaraz praktycznie będziemy na miejscu. Będzie mokro, na pewno będzie trochę mokro. Ale miejmy nadzieję, że damy radę. Ogólnie przyjechałem do Brączka w środę. 3 km od Bytowa, praktycznie śnieg zaczął padać, Brączek mnie odebrał. Do godziny 11 padał śnieg, później... Padli zimy, a teraz mamy wiosnę. No, dokładnie. Padał śnieg pierwszego, drugiego dnia od rana, taki zawiedzony byłem, że do Mokrzyna nie pojedziemy. Ale na całe szczęście dzisiaj wstajemy. Miała być ładna pogoda i jest. Także całe szczęście, robota dzisiaj jest. Mamy piątek, godzinę pół do 10. Od rana wszystko pogarnialiśmy, na 8 do roboty przyjechaliśmy sobie. Ogólnie zapraszam was na kanał z grami. Tam codziennie wieczorkiem jakieś live'y się pojawiają, czy coś z farminga. A tutaj na kanale będą pojawiać się vlogi. Tak samo zapraszam do Brączka, macie link w opisie. Vlogów na pewno będzie sporo, bo roboty od nas skurwysyna. Dokładnie, oby tylko kamery trzymały, moja się ładuje. Mam nadzieję, że Brączka trochę przytrzyma, woda stoi. Ogólnie same duże kawałki, jak widzicie dookoła. O czym powiem, tutaj większość kawałków przynajmniej powyżej 5 hektarów. No, także praktycznie tyle, co u nas przeciętny rolnik ma. Może troszkę więcej. Będzie zaraz gdzieś w lewo, nie? Jeszcze dalek, jeszcze kawałek. Jeszcze w piście. Chyba jaki... Tu zobacz, jaki stoi ładny ten. Jak to Białoruśka jest, ty. Korki się robią. No sami ze znakami na styk czasami, nie? No. No bo to jednak wystaje. Piotrek raz jechał, nie? No, zaradził. Babka mu nie zjechała, zapierdolił znak. Oj, lepiej znak niż samochód, nie? O, no. Mokrzyn. Na razie, bye bye. Za nami się ciągną, bo nie mają gdzie minąć. Patrzcie, właśnie tutaj jest najgorszy problem, że burki, dołki, wiadomo, ciężko uprawiać, ale w takie pogody jak teraz na dołkach, tutaj jest masakra, ta cała woda, to wszystko spływa. Pan Boguś będzie dzisiaj czyścił, jak weźmiemy od niego wały, będzie czyścił dreny sobie. Może jak się uda, to właśnie przejadę się gdzieś z nim, coś ciekawego nagramy, bo właśnie ten opryskiwacz, który mają, ma bardzo fajną opcję, został przerobiony właśnie do czyszczenia drenu. Do puchania. Do puchania, o. Bardzo ładnie zawałowane wygląda. Jak to chyba ty wałowałeś? Nie. O. Ja to kultowałem. O kurwa, no zobaczcie na dołkach co tu się dzieje. Przemek wałował. O. Właśnie, może Przemek coś później robi, jak wraca po szkole? Nie wiem. Może przyjadzie gdzieś do nas. Jakiego filma skręcić czy coś. Ogólnie kamera zabrana, statyw jest. Także będziemy sobie nagrywać w międzyczasie jakieś vlogi, coś.
ale będę się skupiał na tym, żeby nagrać właśnie dla was jakiś film, bo obrączka niestety w tym roku będzie ciężko, bo obrączek sobie pracuje w Mokrzynie, to ma ciężko nagrywać, dlatego też zapraszam was do Przema, bo Przem miał chwilę i zrobił sobie taką typową wiosnę w Mokrzynie. O, już około 100 tysięcy ma. To jest 100 tysięcy wyświetleń, także no propsy dla niego. Będziecie mieli linka w opisie, jak wszystko nie pozapominam, jak możecie, ktoś jak będzie oglądał pierwszy, przypomnijcie, bo już tak kilka razy było, za to bardzo dziękuję. Poczciwa 30. Będziemy wołować może. Mamy praktycznie. Będziemy sobie skręcać. I teraz od tej polnej dróżki daleko jeszcze? Nie. Zdążysz? Na spokojnie. Napik sobie przeleciał. Nie, tu kawałek tą polną drogą, jesteśmy na polu, bo wiesz, to by się dało tam jechać przez pola, ale byśmy musieli przez ścianę jechać, ale ja nie chcę po ścianę jechać. Nie, to po co? A tu jest w miarę droga, trochę wąsko, ale... Ogólnie wszystko kwitło, drzewa, wszystko, ale kurde, u nas przyszły takie chujowe pogody, że w niektórych drzewach pospadały te wszystkie pąki. Ciekawe, co to w ogóle w tym roku będzie. Miejscami wygląda, jakby to była jesień. No, dokładnie. Liście, kurwa, pożółknięte, że naprawdę się nie wykształciły. No bo nie było pogody, nie ukrywajmy. Tutaj mówię, taka łabanka w tym roku jest, że tak powiem. No ta pogoda trochę nas nie zaskakuje. Znaczy zaskakuje, ale w mega pięknym sensie, o tak. Miało być naprawdę pięknie, a tak naprawdę jak na razie wychodzi średnio. Jest trochę wąsko, ale... Per. To się wszystko da. Trzeba kamienie podbijać. Fajny agregat. Co? Fajny kultywator. Fajny, nie? To nie jest własnej roboty, nie? Jak? Tak? On jest poszerzany. No właśnie, ale on tak to... chyba 5 metrów, on jest po metrze z każdej strony. No, no. Nie, ale zajebisty jest. Jakby się nawet dobrze z zewnątrz przyjrzał, to by było widać, gdzie byś się robił. No, no. A tu po lewej stronie zmarzło, czy... A nie, to jest nie, to jest to pole, co będziemy robić, opryskane. No tak, opryskane. Ogólnie tutaj na zimę był poplon, tak? Dobrze mówię? Co? Tu ogólnie na zimę był poplon, tak czy nie? Tak, poplon był żyto poplon. Chyba, albo jęczmień, coś takiego. I teraz na wiosnę były wykonane opryski. Drzewo pierdakło sobie. Tu mamy, jedziesz najpierw koło bagienka. Znaczy muszę się już tu rozłożyć. No tu się rozłożymy i będziemy sobie śmigać. Kurwa, drzewo jebło na pole. Gdzie? Tu. To będzie trzeba zabrać. To będziemy musieli to zwinąć. Gdzie to pachnie? Tam. Dalej jeszcze. Jeszcze dalej? No. Tobie to jest takie popierdzielone pole, że to jest kopalnia. Ogólnie tu w tym kawałku to jest dużo hektarów. Czy to jest jedno pole 6? 30 hektarów i czasami są takie łączenia tylko pola. No. Że wiesz, tylko tak na dwa przejazdy jest połączone, nie? Tak. Iść ci pomóc? Jo, no, idę. Bo mi to chwilę zajmie, czekaj. Trzeba sobie popuścić pas. Pomienialiśmy sobie graczuszki, jak widzieliście wcześniej. Później sobie wyjdziemy. Kawałek dojechać, kurwa, do tamtego kawałka. Jazda. Nie, ale takim można robić. Ile on ma? Metro 6? 7. 7, o no jo. My sobie robiliśmy wtedy, jak Adam był w tym Zeturze, tam było 5 coś, nie? Napędzik. Napędzik włączony. Tak to wyglądało u Brączka przez ostatni miesiąc. Brączek sobie właśnie tak pracował w Mokrzynie. Tylko będę trzęsł, bo poprzez reguły.
praktycznie poprzez kultywatorowanie powały, tylko to praktycznie robiłeś, nie? Jak na razie. O kurwa, ale spoko. Trochę jest, nie? Ale co on będzie w te góry robił, nie? No. Trochę jest, ale nie aż tak tragicznie. Ale ogólnie kultywator bardzo fajną robotę robi. Ja, sami widzicie zresztą. Ogólnie dużo ludzi pytało, dlaczego robię kultywatorem, jeżeli agregat i tak, raczej siewnik i tak ma agregat. Ale kultywator chodzi o to, żeby spulchnić tą ziemię i trochę pole wyrównać, bo jak widzicie, dokładnie, nie agregatujemy po skosie, nie agregatujemy tak jak jest siane, tylko lekki skos, żeby to pole cały czas się wyrównywało, tak samo jest z bronami. Dokładnie, bo przecież praktycznie tam nie masz takich dużo graczek, jakby nie było, tam jest wał, kilka graczek i to tyle, jeżeli chodzi o ten właśnie uprawowo-siewny zestaw. A tutaj niestety, ale sobie właśnie niestety, wzruszymy to ładnie pole i wyrównamy. Bo naprawdę, jakbyście zobaczyli, to jest duża, ale to bardzo duża różnica, jeżeli byśmy przyjechali tutaj nagle samym siewnikiem, bez właśnie takiej roboty, jaką robi Broczek. Pod który nie wyjdzie. A cholera. Jeszcze powiem wam, czekałem bardzo długo, ale to bardzo długo, ponieważ ile ja tu trzeci rok jestem i jeszcze nie udało mi się nic praktycznie z pola po krzynie nagrać. Nie, bo zawsze byłeś w takim czasie, kiedy nic nie było robione. No. A teraz to mnie bardzo cieszy, jest tej roboty multum, jeszcze Brączek sobie teraz pracuje po krzynie, to już w ogóle. Łatwiej do nagrania. Jest łatwiej nagrać, bo wtedy sami... Ale jest ciepło. Drzwi otworzę, ale otworzę ten. A, to o tamtym drzewie właśnie Piotrek gadał, czy drzewo jest zabrane. A bo Boguś mówił, że właśnie nie wie. Czy jest, bo mówi nie był. Ty, to możesz też ruszyć może, nie? Żeby ta woda zeszła. No, ale to tam to tam ruszy. Jak będę robił, będę tak będę robił, tak tam. No, no, no. Tam widzisz, już jest zasiane. O, gwizdek, jak to gwizdek, pogwizdać musi. Stoisz na tych schodkach, nie? No. No obuchną ci się. Serio? No, no, zaraz to zobaczymy, no wiem, no. Jebany jak świszcze. Aha, dobra, chyba widzę. To, tak? Tutaj musimy zrobić do tego bagna, to dookoła tego bagna. Najpierw ten kawałek tutaj krótki, jo, tutaj, a potem z tamtej strony, czyli jeszcze tam na tamtym razu jest kawałek pola. No ja widzę, widzę, za tym. Zobacz, to teraz musisz zruszyć. Nie, tak mówię, ja nie wjadę. Nie wiesz, raz? Kurwa, ja nie wjadę, to się zapierdolę, tak nie wyjadę. Tu koło jest widać, nie wiesz, jop, 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 jest. Nie mogę mu tego śladu koła zajeździć. Tak tragicznie chyba. Czekaj, teraz tak. Ja muszę sobie zrobić tutaj jeden przejazd tak, żeby będzie zawracać i sobie dowalić ukos. Dobra, wiem gdzie. Tak się mówię. Musi być, kurwa. Cieszę się, że właśnie wreszcie uda mi się coś nagrać z maszyna takiego innego niż zawsze. Bo jeszcze tego na moim kanale nie było, ale fajny wiaterek teraz. To pole się ciągnie tam, jak widzicie, pod te... No ja nawet sam nie wiem, gdzie ono się kurwa ciągnie tutaj. To jest taki kawał porypany, nie? Wszędzie jakieś drzewa, jakieś bagienka. Tu bym musiał na górkę wejść i zobaczyć, jak to naprawdę tutaj wygląda. Pogoda się od południa zrobiła, był trochę wiaterek, więc przeszło, objało to. Na dzisiaj już temperatura ładna. Myślałem, że nie wyjdziemy, zobaczymy, jak będzie pod tą górkę tutaj. Bo wtedy, jak ostatnio to kontrolowałem, no, to tu pod tą górę, co teraz jechaliśmy, Piotrek nie mógł na pusto wyjechać. Aha, to i ciekawie. Podjeżdżony przednikiem, nie mógł za cholerę wyjechać, nie? Patrz, jak idealnie pod agregat tu weszło. No. Jeszcze
że najgorsza kurka będzie chyba tam. Mamy największa kura chyba na całym polu tutaj. Więc jeszcze tu jak jest tu... Największa klina tam jest. No więc w linie też będzie jeszcze ciężko. Dobrze, w takich vlogach to czasami nie warto nic mówić, bo sam dźwięk silnika mówi swoje. Dobra, sobie zrobię dwa przejazdy z tobą z powrotem i najpierw zrobię ten kawałek na dole. Jo. A ja się zaraz biorę praktycznie za vloga i można tak powiedzieć, że nawet biorę się już, ponieważ co trochę sobie będę wbijał do brączka, żeby odpocząć, to będziemy zabierać się za jakieś dogrywania tego vloga.
bardzo dobre siedzenie. Zajebiste. Ono jest nowe, niedawno było zmieniane przez dziura, kurwa. Od wsiadania, wiesz? Było w tym no bo kursusie, to jest, nie, wiem. W kursusie, kurwa, tu jest mało miejsca, żeby wsiąść. Miejsca, nie? A, dopiero jak dociśniesz. A w tym, a w, na przykład w turze, nie? Hmm. Jest w chuj miejsca, nie? Jak wsiadasz, bo tam jest kabina od zetora. No. Ile mamy jebnięte? Z dwa? Bo to takie prytki żeśmy robili. Dwójkę możemy mieć jebniętą. Nie teraz więcej. Będzie ten długi kawałek, to będzie fajnie. Teraz to będzie jeszcze tu kurwa, ale będzie mnie znosiło na tych górach, na tych piachu, ja pierdolę. O. Będzie ciężko. Pole, kurwa, jest tak wyjebane, nie? Takie wielkie. Rozchodzi się, prawie jak każdy, tak jak znaczy, tamto. Wiesz, to pole ogólnie nie jest aż takie duże, ale po prostu ma duże kurwa zakamarków takich. Hmm. Tu jest ono, wiesz, no, tu jest w sumie trzy dychy, nie? Niecałe. No, nie, trzy dychy są. No, mało. 31 chyba dokładnie. Największe pole Bogdana to jest 50 hektarów. Gdzie jeszcze 27 chyba było? No. Coś takiego. Mówię jego na własność, 50. No. Dzida, bierzemy kamerę. Brączek dopija herbatę. I jedziemy z koksem. Jazda! Ogień! Dobra, herbatka. Grubo! Ja spierdalam. To zajebiste te twoje buty. Czemu? No podobają mi się tak na pole, kurwa. No na pole są konkret. Ja zapierdalam. Dobra. Idziemy ponagrywać mordy, co? Live był. Live wam się podobał. Co mnie bardzo cieszy. Z tego co się dowiedziałem, będzie w poniedziałek wszystko szykowane na orkę. Orka pod grykę jeszcze. Sporo hektarów. Poszedł ogień. Brączek będzie teraz podążał sobie tymi śladami, którymi idziemy. Bo wiecie, robi sobie właśnie takim kultywatorem. I później ma ten drugi przy siewniku. To żeby nie jeździć po tych samych, wiecie, śladach. I w ogóle dlatego Brączek robi to pod skosem wszystko. Ogień. Ja chcę sobie stanąć tutaj na górce z racji, że będę miał dobre naświetlenie i będę miał zajebiste widoki. A zaraz wam pokażę czemu. Zobaczcie to pole. Brączek dwa dni tu agregatował to wszystko. Masakra, co? Ono tam się rozchodzi za tymi lasami jeszcze. Tam kawał hen daleko, 30 coś hektarów. Będziemy ogólnie dzisiaj akcja agregat, akcja siew, akcja wały. Nie wiem czy uda mi się dzisiaj jeszcze opryzg nagrać, bardzo bym chciał. I wtedy jeszcze do tego wszystkiego dochodzi ta orka, o której wam wspominałem. Wtedy bym miał 5 prac, łączymy to w jeden wielki filmik i wyszłoby super. Kurwa, czaple się drą, nie wiedziałem co to. Statyw zajebisty, polecam. Velbon D 3200? Nie. Videomate 6-8, to nie wiem, to mój jest chyba inny trochę. No i dobra, poszli. Wchodzę, bo mi się nie będzie chciało wchodzić. Czekaj ty. To trzeba przeciągnąć gdzieś. Tam dalej. To słaby? Jo. Ty bliskie drzewa się poobalały. Chuj, nie widać, że to się jebło, ale to rośnie. Ciężko, skurwy, to było.
kurwa. O, faktycznie. Tylko kurwa mi nie upuść, bo nie utrzyma. O Boże, pierdolnie. Kurwa mać. Dobra, chuj, starczy. Tam się podgarnie. Tak, to agregatem się zgarnie. No co ty? Pierdoli to się. Jebnie! Kurwa. Akcja sprzątanie. Nie rzucaj we mnie. Co? Rzuciłeś we mnie. Rzuciłeś we mnie. Nie. Jak nie? Nie. To się nagrało. Ja chcę zobaczyć, że się tam nie było na powtórce. Się nie nagrywałem. Espacito, pasito. Nie będę mówił, bo... Tak się wystraszyłem, że hej. No mówię, matko boska, ile by to opału było.